Szanowni Państwo, drodzy melomani, dzisiaj w Filharmonii wielkie święto inaugurujemy 4. edycję Międzynarodowego Festiwalu Braci Wieniawskich. Ledwo co kilkanaście dni temu zakończyliśmy duży, prestiżowy festiwal, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wokalnej, a dzisiaj przed nami kolejna uczta duchowa. W sposób szczególny tym festiwalem w tym roku chcemy uhonorować, honorujemy młodszego brata Henryka Wieniawskiego, Józefa. W cieniu wielkiego skrzypka często zapomina się o twórczości, o dorobku młodszego brata, wielkiego kompozytora, pianisty i przede wszystkim wspaniałego pedagoga. To wielki człowiek, który jego wkład w kulturę muzyczną Europy jest równie wielki jak starszego brata. Witam wszystkich jak najserdeczniej. Zapraszam na wszystkie koncerty festiwalu. Życzę przyjemnych wrażeń i do zobaczenia na dalszych koncertach, na dalszych naszych imprezach, które w większości poświęcamy w tym roku 700-leciu lokacji miasta. To jest wkład Filharmonii w miasto, w którym żyjemy, miasto, w którym gramy, które cieszy nas i które chcemy, by jak najpiękniej się rozwijało. Życzę jeszcze raz miłych wrażeń z dzisiejszego koncertu. Dziękuję bardzo.